Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Wanna move my feet. Dzień dobry kochani w nowym daily vlogu. Muszę wam powiedzieć, że dziś mamy 13 kwietnia i spadł śnieg. Rano pogoda była przepiękna, aż wybrałam się na spacer, a kilka minut temu zaczęło nieźle sypać. Coś nieprawdopodobnego. Ja wiem, mówi się kwiecień, plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata, ale 13 kwietnia i śnieg. To dość niespotykane. Plany na dziś? My już pomału się zbieramy. Ja dopijam właśnie herbatkę, Max się szykuje i musimy ogarnąć kilka spraw. Dzień dobry, dzień dobry, witam, jestem. No jesteś, ostatnio cię coś tu mało. Jestem tutaj. No, jestem tutaj, jestem chory. Tak. Tak, właśnie, przeziębiony. A wiecie, jak mężczyzna przeziębiony, to nie muszę chyba kończyć. Także my się już pomału zbieramy. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania i mam nadzieję, że dzisiaj spędzicie z nami miło czas. Nie wiem, czy wasze koty tak mają, ale moje tak. Kiedy zmienia się sezon i przychodzi zima, koty potrafią skakiwać pod kołderkę. I coś mi się zdaje, że moim kotełkom znowu pomyliły się sezony. Albo to przez ten śnieg, który dzisiaj spadł. No w każdym razie widzę, że ktoś tutaj się zakopał. Sprawdzamy, kto to się tutaj zakopał. Cześć, a co ty tu robisz? A co ty tu robisz, mała? Mała? Pina? Czas coś zjeść. Załatwiliśmy już połowę spraw i zatrzymaliśmy się w Mille Luci na pizzę. Ja sobie zamawiam pizzę Don Claudio, czyli mozzarella, szynka parmeńska, borowiki i gorgonzola. A Max zamówił capricciose, jego ulubioną. Także czekamy na pizzę. Ponieważ to będzie ostatni daily vlog przed naszym wyjazdem do Włoch na święta, pomyślałam, że pokażę wam zawartość mojej podróżnej kosmetyczki. Bardzo często pytacie mnie o takie tematy, więc myślę, że dzisiaj mamy najlepszą okazję, żeby to zrobić. A ponieważ moja kosmetyczka jest już gotowa na wyjazd, dzisiaj uzupełniłam resztę, to mogę wam już ją spokojnie pokazać. I zacznę może od tego, że kosmetyczka jest od Pixi. Dostałam ją w jednej z przesyłek PR-owych. Przepiękna. Nie da
się ukryć, ale powiem Wam, że też bardzo pakowna i to jest taka fajna opcja, że po rozłożeniu tej kosmetyczki możemy ją sobie powiesić i mamy wszystko na widoku. Kosmetyczka składa się tak naprawdę z trzech komór, dwie takie większe i jedna mniejsza i może zacznę od tej oto zawartości, opowiem Wam, co tutaj się znajduje. Jak widzicie, większość kosmetyków to miniaturki lub takie pojemności podróżne. Mam tutaj mały lakier do włosów od Taft. Szczerze nie lubię tej marki i nie lubię tych lakierów, ale to jest jedyna marka, która produkuje, jedna z niewielu marek, która produkuje tego typu małe rozwiązania, fajne na podróż i nie widzę sensu zabierania na tydzień czasu ogromnej butli mojego ulubionego lakieru do włosów od Nivea, więc jakoś się przemęczę z Taftem. Tutaj widzicie też wodę różaną, która służy mi jako tonik, a tutaj ta malutka buteleczka to jest olejek do włosów od Moroccan Oil. I teraz tak, co my tutaj mamy? Zacznę od tej dużej butelki, to jest oczyszczający żel do twarzy, do demakijażu od Dermalogica. Miałam go, znalazłam go w kalendarzu adwentowym z tego roku, w sumie to z zeszłego roku. I muszę Wam powiedzieć, że te kalendarze adwentowe z kosmetykami to jest naprawdę fajne rozwiązanie, ponieważ tam macie ogromną ilość miniaturek, a tak jak wspomniałam wcześniej, miniaturki to jest świetne rozwiązanie na podróż i dodatkowo można sobie przetestować nowe produkty. Także mam tutaj opakowanie żelu oczyszczającego od Dermalogica. Mam tutaj też nowość od marki. Ten produkt pojawił się stosunkowo niedawno w ofercie i to jest Sound Sleep Cocoon. Taki krem żel na noc. Nie znam go i właśnie chętnie go przetestuję. Mam tutaj też małe opakowanie mojej ulubionej maseczki pod oczy Dermalogica Eye Lift, ale też to jest świetne rozwiązanie jako krem. Będę stosować rano i wieczorem. Fantastycznie niweluje stres, czyli coś dobrego po podróży. Następnie puste opakowanie, które muszę załadować po Take the Day Off od Clinique. Ten produkt też znalazłam w jednym z kalendarzy od Clinique i nie wyrzuciłam tego opakowania, ponieważ właśnie tak jak mówię, mogę sobie tutaj przełożyć balsam z dużego opakowania i też idealne rozwiązanie właśnie na wyjazd. Mam tutaj takie małe opakowanie serum od Dermalogica z tej serii Age Smart. Ja bardzo lubię tę serię, bo ona fajnie działa właśnie przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco i nie tylko. A tego produktu też nie znam, więc będę testować. Olejek to już Wam wcześniej mówiłam, co i jak. Kolejny kosmetyk to jest miniaturka jednego z moich ulubionych filtrów. 50 przeciwzmarszczkowo Dermalogica. Ja tutaj co prawda nie mam dużego filtra, który ze sobą również zabieram, ale on będzie znajdował się w kosmetyczce makijażowej, bo jak widzicie mam tutaj kosmetyczkę tylko i wyłącznie pielęgnacyjną, a kosmetyki do makijażu lecą w oddzielnej oprawie. Dobra, tutaj mam lotion od Origins, które będę testować z tej najnowszej serii z grzybkami. Olejek pod prysznic od L'Occitane. Tutaj mam balsam do ciała od L'Occitane z masełkiem shea, który bardzo, bardzo lubię. Dodatkowo szampon do włosów z Isany. Spokojnie wystarczy mi na cały wyjazd. Ale mam też odżywkę, maskę do włosów Coco and Eve. Tego produktu nie znam, będę testować. Tutaj mam jeszcze taki kremowy olejek pod prysznic też z L'Occitane i dwa produkty z Eisenberga. Jeden to jest serum, też w takiej miniaturowej wersji, a drugi to jest krem, preparat taki mocno nawilżający, odżywiający do twarzy. Czyli mam idealne połączenie w porannej pielęgnacji. No dobra, czyli tutaj mamy kosmetyki już pielęgnacyjne załatwione, to teraz przechodzimy dalej. Tak się akurat złożyło, że w dni mojego wyjazdu, a przyjdzie do mnie ten cudowny kobiecy czas,
Wszystkie panie wiedzą, o co chodzi, dlatego też mam zapas środków higienicznych, które będą mi potrzebne na te dni. I tak, tutaj w tej małej komorze mam tampony, patyczki do uszu, patyczki do demakijażu, gumkę do włosów, spinki i pęcetę plus pilniczek. Wszystko się zmieściło, a za to tutaj znowu widzicie środki higieniczne. Tutaj mam wkładki tak bardzo fajnie zapakowane pojedynczo. Ręczniczek malutki z mikrofibry, który zawsze ze sobą zabieram na takie wyjazdy. Jest też mini wersja Nuno do codziennego oczyszczania. Tutaj mam waciki, ale przy okazji pokażę Wam też bardzo fajne rozwiązanie właśnie na wyjazdy. To są chusteczki do higieny intymnej, pakowane oddzielnie właśnie w takie saszetki. Dostaniecie je w Rossmanie. Świetny pomysł, kiedy musicie wyjechać, kiedy musicie ze sobą gdzieś takie chusteczki zabrać. Tutaj dodatkowo też mam na wszelki wypadek chusteczki oczyszczające do demakijażu od Pixi i dwa zapachy. Zapach od Jo Malone, które się idealnie ze sobą komponują. Zielona herbata i ogórek plus piwonie i Blush Suede. Szczerze to nie wiem, co to jest Blush Suede, ale wiem, że ten zapach jest przepiękny, już go kiedyś miałam, a w połączeniu z tym ogórkiem i zieloną herbatą też daje taką zupełnie inną nutę zapachową. Piękny aromat, więc można je stosować oddzielnie, ale można je też łączyć, więc połączenie, takie połączenie będzie idealne na wieczór, a każdy z nich oddzielnie na dzień. Nie muszę za sobą zabierać nie wiadomo jak dużej ilości perfum, mam dwie małe buteleczki, które dadzą mi tak naprawdę trzy nuty zapachowe. No i słuchajcie, tak prezentuje się właśnie zawartość tej dużej kosmetyczki. Nie będę Wam pokazywała już zawartości kosmetyczki makijażowej, bo jest ona naprawdę minimalna, pędzle natomiast też lecą oddzielnie. No i tak, jestem ciekawa, czy zużyję te wszystkie miniaturki, ale myślę, że spokojnie. A ktoś z Was może powiedzieć, że zabieram ze sobą ogromną ilość kosmetyków, ale kochani, to, że jedziemy na wakacje, to nie oznacza przebacz i nie ma pielęgnacji. Tak jak codziennie myjemy zęby, tak też dbamy o naszą skórę. To nie był dzień pełen fajerwerków, jak mogliście zobaczyć. Taka typowa, zwykła nasza sobota. Tak naprawdę załatwiliśmy większość spraw, które mieliśmy do ogarnięcia. Pojechaliśmy na pizzę, później jeszcze pojechaliśmy na zakupy. Teraz chciałabym się zrelaksować, ale mam intruza na kanapie. O, bardzo proszę, który zajął praktycznie całe miejsce, jak się rozłożył. A jak widzicie, ja jestem już bez podkładu, ale zaraz będę sobie doczyszczać buzię i odrobina zabiegów pielęgnacyjnych, czyli to, co najbardziej lubię, czas dla mnie w łazience. A później, ponieważ Max jest trochę przeziemiony, stwierdziliśmy, że zrobimy sobie wieczór filmowy w domu. Max, tak, Lucifer. Tak, Max będzie dzisiaj nadrabiał trzeci sezon Lucyfera. Swoją drogą, w maju podobno ma pojawić się czwarta seria, czwarty sezon Lucyfera, już nie mogę się doczekać. A od poniedziałku Gra o Tron! Ostatni finałowy sezon, coś wspaniałego. Natomiast Max będzie właśnie oglądał Lucyfera, a ja chcę nadrobić kino. A tak naprawdę mam do obejrzenia jeden film z 1994 roku. Film o siostrze, świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, ponieważ jutro mama w planach wypady do kina i chcielibyśmy zobaczyć Miłość i Miłosierdzie. Żeby sobie porównać te dwa filmy, postanowiłam, że nadrobię ten właśnie z tą starszą wersję z 1994 roku. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy było warto iść do kina na Miłość i Miłosierdzie. A jeśli byliście na tym filmie, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, co na jego temat sądzicie. A i jeszcze jedna ważna informacja. Otóż już Wam wcześniej wspominałam, lecimy na święta do Włoch. A w związku z tym przez tydzień naszej nieobecności... Idziemy na święta! Do Italia! Jesteś szczęśliwy? Tak. Bardzo? Nie bardzo. Nie bardzo. Nie bardzo. Także słuchajcie, podczas naszej nieobecności nie będzie filmów. Za to, jak wrócimy, będą vlogi z Włoch. Także jeszcze Wam wrzucę informacje na ten temat w karcie społeczność.
A teraz myślę, że najwyższy czas się pożegnać, iść do łazienki, domyć wszystko, co się da, zrobić sobie małe spa, ale mi się zarmowało, i relaksować się. Także kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaki, ba! Buziaki, ba!